Wybuch, wydobycie, tak, wstępne kruszenie pod ziemią, wyjeżdża to bagatela 30 tysięcy ton dziennie, więc to, to też w naszych kopalniach jest jakaś tam skala. Jest to kruszone do granulometrii około 1 mm i to w pierwszym etapie idzie na tak zwany proces ESTA. Proces ESTA zarejestrowany przez nas jest to proces, który polega na tym, że jest... Wysoka kolumna wielkości 5-6-piętrowego bloku, w której po lewej i po prawej stronie są dwie elektrody. Anoda i katoda, tak plus minus, które jak gdyby za pomocą energii właśnie rozdzielają tak naprawdę pierwszą frakcję, ponieważ w naszych złożach mamy potas, mamy sód. I mamy magnes I te trzy składniki w większości trzeba by jakoś rozdzielić. I w pierwszym etapie za pomocą tej energii w procesie energo, może nie chłonnym, tylko na, na zasadzie różnicy potencjałów, tak plusa i minusa, należy to rozdzielić i w tej kolumnie rozdzielamy to na frakcję pylistą kizerytu, i pozostałą frakcję chlorku potasu i chlorku sodu. Są już prace, żeby tak naprawdę spróbować albo rozdzielić też chlorek sodu na jedną stronę i ewentualnie razem chlorek potasu z chlorkiem, z, przepraszam, z siarczanem magnezu, I jak gdyby ten tak zwany nasz kizeryt wychodziłby, wychodziłby już bezpośrednio w, tej, w tym procesie. Czyli to jest dosyć znaczy skomplikowane, to myślę, że to jest jasne, że to jest skomplikowane, bo, bo też nie może być proste, ale faktycznie ta, tej, tej energii potrzeba dużo. Pewnie nie tak dużo, jakbyśmy jeszcze policzyli wydobycie, znaczy wydobycie jakbyśmy policzyli jeszcze gaz potrzebny do produkcji azotu, bo tam też jest energia potrzebna, ale, ale jak gdyby cały czas, no to nie jest tak mało wcale. Zgadza się. I tutaj jeszcze nie dokończyłem, z racji tego, że mamy na tej jednej kupce, mamy powiedzmy ten chlorek potasu i chlorek sodu, i przy, musimy przejść do kolejnego etapu, w którym już jest nam woda potrzebna, tak? Ponieważ tutaj tak naprawdę w bardzo dużych kadziach tą frakcję pylistą mieszamy, tak? Mieszamy i tak naprawdę rozdzielamy na zasadzie chlorek potasu jest lżejszy, a chlorek sodu jest cięższy. Więc tak naprawdę na górną warstwę wody wypływa nam chlorek potasu, który jest jak gdyby zgarniany i Przelewane do innej kadzi, żeby go wzbogacić, tak? ponieważ yy, pierwotne złoże ma około 18-22% potasu, a z tego musimy tak to wzbogacać, żeby mieć te 60 czy 63% potasu. I to też jest bardzo yy, zarówno energo- jak i wodochłonny proces. Cały odcinek odsłuchasz na kanałach Epole, na platformach YouTube, Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.